wybierasz się pod namiot, ale czym byłoby oglądanie gwiazd bez 50-calowego telewizora i PlayStation? Lub po prostu potrzebujesz doładować sobie pakiety do drona gdzieś w terenie, niezależnie od scenariusza, jeżeli potrzebujesz prądu z dala od gniazdka, to z pomocą przychodzą takie oto stacje ładowania. To nic innego jak wielki powerbank, ale w przeciwieństwie do tradycyjnych, oprócz portów USB, mamy tutaj również pełnowymiarowe gniazdka, które pozwolą podłączyć standardową domową elektronikę. Dla użytkowników sprzętu fotograficznego to logo nie jest obce, bo chyba cała branża pracuje na zamiennikach akumulatorów właśnie z tej firmy. Sporo producentów takich stacji pisze z prośbą o test, ale jako że sam używam zamienników tej firmy, to postanowiłem sprawdzić, co to cacko potrafi. Zapraszam do materiału. Na początek trochę informacji. Cała stacja jest zamknięta w takim plastikowo-metalowym bloczku, tutaj razem z takim uchwytem na górze do przenoszenia. Waga to nieco ponad 5 kg. Mamy wbudowane wentylatory, które pomogą utrzymać ogniwa w optymalnej temperaturze, no i oczywiście porty. Łącznie 4 USB typu A, z czego dwa z nich obsługuje Quick Charge 3.0, jedno USB-C zapewniające maksymalnie 60 W w obie strony, o tym jeszcze za chwilę, oraz gniazdo samochodowe. Z drugiej strony dwa uziemione gniazdka 220 V, z możliwością przełączenia pomiędzy 50 Hz i 60 Hz. Producent zapewnia tutaj czystego sinusa i jak możecie zauważyć, te dwa gniazdka są skonstruowane tak, aby obsługiwały większość standardów na całym świecie. To, że możemy podpiąć tutaj różne standardy gniazdek, jest na pewno plusem, ale jest też wada takiego rozwiązania. Niektóre wtyczki trzymają się tutaj bardzo luźno. Wszystko działa, jeżeli tego nie tykamy, to nic się tutaj nie dzieje, ale wystarczy, że delikatnie zahaczymy o taki kabel i on już może się wypiąć, także warto o tym pamiętać. Mamy też lampę LED oraz porty do paneli słonecznych, ale o tym opowiem jeszcze później. Pojemność akumulatora to 532 Wh, moc znamionowa to 500 W, a szczytowa 1000 W. Ale zapytacie, co to w ogóle oznacza? W takim dużym skrócie tak łopatologicznie. Możemy tutaj podpiąć kilka urządzeń, które łącznie pobierają nam 500 W. To, ile dane urządzenie będzie nam tej mocy pobierało, możemy znaleźć najczęściej na naklejkach z tyłu. Przykładowo taki telewizor 55 cali pobiera nam około 140 W, LEDowa żarówka to 10 W, a suszarka to 2200 W. Czyli robiąc taki test jak z podręczników do matematyki, jeśli na przykład mielibyśmy telewizory, które pobierają maksymalnie 100 W, to do tej konkretnej stacji możemy podpiąć sobie 5 takich telewizorów. A czy możemy podpiąć na przykład taką konkretną suszarkę do tej stacji? No, jak sobie włączymy tryb zimny, to jak widzicie pobiera nam 160 W. Ale gdy tylko włączę tryb ciepły, to niestety stacja się wyłącza. Bez grzania włosy mniej się niszczą. Tak? Nie wiem, ja tam wolę ciepły. Jak widzicie, kobietom wystarczy zimne. Tak czy inaczej, warto sobie sprawdzić wcześniej, ile dane urządzenie będzie nam pobierało, bo jak widać, to nie jest tak, że każde możliwe urządzenie możemy tutaj podpiąć, tylko takie, które maksymalnie pobierze nam 500 W. Okej, ale jak długo taki telewizor na tej stacji jest w stanie działać? Wracając do przykładu z tymi 5 telewizorami. Jak już mówiłem, stacja ma 532 Wh. Dla uproszczenia przyjmiemy tutaj 500, a telewizory przyjmiemy, że mają 100 W. poboru. Więc jeżeli podepniemy 5 takich telewizorów po 100 W każdy, czyli łącznie 500 W, to mając 500 W, taka stacja wytrzyma nam dokładnie godzinę. Ale już taki bardziej przyziemny przykład, jeśli telewizor pobiera 100 W i podepniemy jeden taki telewizor, to ta stacja wytrzyma nieco ponad 5 godzin. Na szczęście nie musimy robić jakichś skomplikowanych obliczeń, bo producent wyposażył to urządzenie w ekran, który dokładnie powie nam, jakie mamy aktualnie zużycie i jak długo taka stacja wytrzyma. Tak więc z suszarką na tym ciepłym trybie, czajnikiem czy samochodem elektrycznym sobie ta konkretna stacja nie poradzi, ale poradzi sobie z taką codzienną elektroniką, jak chociażby telewizor, konsole, oświetlenie, laptopy, tablety, generalnie wszystko, co ma z tyłu napisane do 500 W. Okej, wiemy, ile trwa rozładowywanie takiego akumulatora, teraz pytanie, ile się go ładuje. Możemy go ładować na 4 różne sposoby. Pierwszy to oczywiście zasilacz, który jest dołączony do zestawu. Drugi to gniazdko samochodowe, taki przewód też nam tutaj producent zapewnia. Trzeci to wspomniany ten USB typ C z takiej standardowej ładowarki, jak chociażby do naszych tabletów czy laptopów. No i czwarty to panele fotowoltaiczne. Czas ładowania nie jest krótki, ale jeśli zależy nam na czasie, to możemy podpiąć sobie tutaj dwa różne źródła zasilania, aby naładować ten akumulator jeszcze szybciej. Tak jak mówiłem, wszystkie te ładowarki dostajemy w zestawie. Do paneli są takie typowe wtyczki, natomiast same panele musimy dokupić sobie osobno. Teraz zapytacie, jak długo w ogóle taka bateria nam posłuży. Zastosowana tutaj chemia litowo-jonowa
jest podatna na temperatury i poziomy, do jakich ją ładujemy. Z tym pierwszym pomogą nam wentylatory, a z tym drugim to już zależy, jak często i długo ładujecie tę stację. Już tłumaczę. Przyjmuje się, że spadek do 80% pierwotnej pojemności takiej stacji następuje po 500 cyklach, jeśli ładujemy taki akumulator zawsze do 100%. Jeśli ładujemy go do 80-85%, to tę żywotność możemy wydłużyć do 1500 cykli. Czyli jeśli jednorazowo nie potrzebujemy pełnej takiej pojemności tej baterii, powiedzmy wykorzystujemy na jakimś wypadzie zazwyczaj 30-40%, to lepiej nie ładować jej do 100% za każdym razem, tylko powiedzmy do tych 80%, bo dzięki temu posłuży nam dłużej. Czyli tak teoretycznie, wracając jeszcze do przykładu z naszym telewizorem. Jeśli naładujemy tę stację 1500 razy do 80%, to po tym czasie, jeżeli naładujemy sobie taką stację do 100% i podepniemy ten telewizor, który pobiera nam te 100 W, to on zamiast 5 godzin będzie działał 4 godziny, no bo mamy spadek o te 20%. Więc to nie jest tak, że taka bateria po tych 1500 cyklach idzie na śmietnik, tylko po prostu spada jej maksymalna pojemność. Warto oczywiście o taką baterię zadbać, na przykład nie zostawiać jej całkowicie rozładowanej gdzieś tam przez dłuższy okres, robiąc jej taki pełny cykl ładowania od czasu do czasu. No generalnie jest kilka takich aspektów, o których warto pamiętać, ale warto się nauczyć, jak o taką baterię dbać, bo generalnie te baterie otaczają nas teraz wszędzie, w telefonach, w tabletach, w laptopach, więc nauka takiego czegoś na pewno nam się przyda. Często producenci zostawiają nam taki bufor ładowania, zwłaszcza to widać w samochodach elektrycznych, gdzie często powiedzmy jest 100 kW taka bateria, ale my jako użytkownicy mamy dostęp do 90 kW, tak żeby za każdym razem nie ładować takiego auta do końca. Alternatywą są akumulatory z chemią litowo-żelazowo-fosforanową, gdzie tamtych cykli ładowania jest jeszcze więcej, ale to jest temat na inny odcinek. Teraz jeszcze taki przykład z życia wzięty. Mamy stację naładowaną na te 73%, czyli żeby było tak bezpiecznie. Podpięte PlayStation, telewizor, no i taki mamy tutaj pobór. No powiedzmy, że chcemy sobie jeszcze tutaj jakąś lampkę podłączyć, żeby nam było jasno. No i dajmy na to, lampka włączona, laptopa sobie chcę naładować na jutro, lampka się świeci, no i ile nam to wszystko pobiera. Listwa jest tutaj podpięta bezpośrednio do stacji, także jeśli potrzebujemy więcej gniazdek, to nie ma problemu i ta trzyma się już w porządku. No i tak to wygląda, 180 W, no i przy tym poziomie naładowania baterii stacja pokazuje, że będzie pracować 2 godziny. Nie powiedziałem jeszcze o cenie, no są to akumulatory, więc tutaj zaskoczeń nie będzie. Nie są tanie, dlatego za ten konkretny egzemplarz z taką pojemnością zapłacimy 2850 zł, tak około. Nie jest to mało pieniędzy, ale jeśli potrzebujecie czegoś takiego do sezonowego kamperka w T4, albo po prostu jedziecie na ryby, albo pod namiot, gdzie tego gniazdka zwyczajnie nie ma i nie ma innych alternatyw, no to myślę, że to sprawdzi się idealnie. No dobrze, słuchajcie, jeżeli macie jakieś alternatywy dla tego typu urządzeń i sami ich używacie, to koniecznie napiszcie w komentarzach, który model Wy wybraliście i jak Wam się sprawdza. Sam jestem tego bardzo ciekaw. Ja Wam dziękuję za uwagę, pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę i subskrypcję. No i widzimy się jak zawsze w następnym odcinku. Trzymajcie się!